Jak w zasadzie każdy superbohater, i Iron Man doczekał się mnóstwa inspirowanych swoją postacią gadżetów i nie tylko. Jednak w przeciwieństwie do innych, Iron Man jest tak charakterystyczny, że często wystarczy pomalować coś na złoto i czerwono, aby jednoznacznie się z nim kojarzyło. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 najfajniejszych rzeczy inspirowanych Iron Manem, ale inspiracje inspiracjami. Dzięki nowej kolekcji D'Agostini możecie mieć prawdziwą licencjonowaną zbroję Iron Mana. Gotowy czerwono-złoty model wiernie odzwierciedla wszystkie szczegóły. Dzięki 52 zawiasom możecie ustawić go w dowolnej pozycji, a także sprawdzić wewnętrzny mechanizm. Reaktor łukowy, repulsory rękawic i butów, a także hełm mają wbudowane funkcjonalne światła, które symulują aktywację. Gotowa zbroja mierzy aż 60 cm, a mimo to jej montaż jest dziecinnie prosty. Wystarczy Wam śrubokręt. Link do strony, na której możecie złożyć zamówienie, zamieszczam dla Was w opisie. Wprowadźcie kod IRONPLANETA, a otrzymacie wyjątkowe prezenty tylko dla prenumeratorów. Numer 10. Niemiecki youtuber trudniący się laserowymi wynalazkami samodzielnie stworzył w pełni funkcjonalne ramię i rękawice Ironmana strzelające laserami. Strzelające, bo lasery są na tyle silne, że potrafią przebić balona i rozpalić zapałkę. Sterowanie, podobnie jak u Ironmana, odbywa się za pomocą gestów. Numer 9. Fani Ironmana z pewnością nie znajdą lepszej lampy ściennej niż ta w kształcie hełmu i ręki Ironmana, wyglądających jakby bohater przebił się wam właśnie przez ścianę waszego pokoju. Podświetlane są zarówno jego oczy, jak i repulsor w rękawicy. Jakiś czas temu widziałem tę lampę na AliExpress. Jeśli uda mi się znaleźć ponownie, link zamieszczę w opisie. Numer 8. Zapalniczka elektryczna w kształcie dłoni Ironmana z repulsorem jako żarnikiem? Powiem tak, byłoby dziwne, gdyby nikt na to jeszcze nie wpadł. Zapalniczka ładowana jest przez USB i dostępna w dwóch kolorach. Numer 7. Ta pozycja zwali Was z nóg. Oto inspirowany Iron Manem mocz w muszli klozetowej. Tajwańczyk, który go wysikał, otrzymał za niego główną nagrodę w konkursie artystycznym. Mężczyzna najpierw znalazł sedes z otworem w kształcie hełmu Ironmana, a aby uzyskać odpowiednie barwy moczu, konsumował różne barwniki spożywcze. Numer 6. 7-letni Alex Springs, Florydy, który urodził się bez prawej ręki, w 2015 roku otrzymał od Microsoftu jej bioniczną protezę stylizowaną na ramię Ironmana. A co najlepsze, protezę wręczył chłopcu sam Robert Downey Jr., aktor odgrywający rolę superbohatera. Numer 5. A teraz coś z serii proste, acz genialne, czyli naklejka Ironmana na MacBooka, na którego obudowie, jak zapewne wiecie, znajduje się świecące jabłuszko. Naklejając bohatera tak, aby logo Apple znajdowało się centralnie pod jego reaktorem łukowym, możecie uzyskać spektakularny efekt. Numer 4. Niby Iron Man nie ma zbyt wiele wspólnego z motocyklami, to jednak trzeba przyznać, że dwuśladowce pomalowane na złoto i czerwono nie mają sobie równych. Szczególnie jeśli wy sami macie też na sobie kask inspirowany Iron Manem. Numer 3. Ozobot Evo Iron Man to edukacyjny robot w kształcie Ironmana, mający rozbudzić u dzieci pasję do programowania. Robot posiada funkcję wykrywania linii i koloru, czujnik zbliżeniowy oraz sterowanie za pomocą aplikacji w telefonie. Działa trochę jak kultowy żółwik z programu Logo, który poruszał się tak, jak go zaprogramowaliście. Numer 2. Ktoś, kto stworzył tę lampę witrażową, musiał się napracować. Lampa ma kształt hełmu Ironmana i nie dość, że wygląda niesamowicie, to jeszcze rozświetla wasz pokój ciepłymi barwami złota i czerwieni, co z pewnością wpłynie na waszą kreatywność. Numer 1. Jak w laboratorium Tonego Starka, możecie poczuć się też z tą ładowarką bezprzewodową, stylizowaną na radar Ironmana. Wystarczy położyć na niej swój telefon, aby zaczął się ładować. A dzięki specjalnym uchwytom świetnie sprawdzi się również w samochodzie. Okej, tym uchwyconym jak UFO nad stodołą akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na moją stronę kupowałbym.pl, na której gromadzę najfajniejsze rzeczy w internecie. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!